Aktualna edycja tańca z gwiazdami przechodzi w fazę decydującą. Przygotowaliśmy dla Was specjalne zestawienie o relacjach panujących na planie. Dowiedzie się, kto jest najbardziej kłótliwy, kto ma największą ochotę na wygraną i wiele innych. Reklama taniec z gwiazdami niezmiennie od 2005 roku dostarcza Polakom rozrywkę z najwyższej półki. Wszyscy doszukują się romansów, kłótni czy załamań nerwowych. Osoba pracująca w produkcji tylko nam opowiedziała całą prawdę o kulisach show. Skupiliśmy się na aktywnych uczestnikach. Justyna Żyłę dorzucamy w gratisie. Joanna Mazur i Jan Klement jest to najspokojniejsza para programu. Janek otoczyła się wielką opieką często odwozi ją po treningach. Do domu, dzwonią do siebie i rozmawiają o przygotowaniach. Biegaczka jest perfekcjonistką. Musi mieć przemyślaną każdą sekundę występu. Tam nie ma miejsca na improwizację. Nigdy między nimi nie. Było spięcia. Jasno jest określone, że to Janek czuwa nad całym aspektem artystycznym. Ona mu ufa bezgranicznie. Mariusz Węgłowski i Kasia Wumanch w tym tygodniu bardziej przykładają się do treningów. Zazwyczaj było tak. Że Mariusz najpierw jechał do Wrocławia, nagrywał seriali i zostawały im tylko trzy dni na przygotowania. Kasia definitywnie zakazała podrózy do końca udziału w programie. Tancerka boi się, że mogą o odpaść. Podchodzi bardziej ambicjonalnie do tego show niż Węgłowski. Dla niej to wielka szansa, on osiągnął co chciał, traktuje to jako zabawę. Jakub Kucner i Lenka Klimentowa, ciężko jest określić. Jakie jest ich podejście do programu? Lenka jest nastawiona na konkurencję. Kuba wszystko traktuje z dystansem. Ma dużo innej pracy zawodowej. Czasem można zauważyć, że treningi stawia na dalszym planie. Najciekawsze jest to, że Jan Klement jest bardzo zazdrosny o partnera tanecznego żony. Często przychodzi bez zapowiedzi na ich próby. Podpatrzeć co robią. Zabronił nie jeździć, na wycieczki samochodowe z misterem. Wiedzą, że nie wygrają show, chcieli dotrwać do, połowy. Macademian Giro i Rafał Maserka, u nich dzieje się najwięcej. Obydwoje są mocnymi charakterami. Ambicje mają bardzo wygórowane. Kłócą się na potęgę, Tamara często ma obiekcje co, do figur, które proponuje tancerz. Jej zdaniem źle w nich wygląda. Nigdy nie widziałam ich, aby spędzali czas ze sobą poza salą treningową. To co widzimy w internecie. Drastycznie odbiega od rali. Mają największą szansę na wygraną. Zrobią wszystko, aby otrzymać krzystałową kulę. Inne pary ich nie lubią, bo czują zagrożenie. Tamara jako jedyna. Ma swoją makijażystkę i osobę od Instagrama. Gimper i Natalia Głębowska młodość, radość, zabawa. Trenują mało. Więcej imprezują w apartamencie Gimpera. Następnego dnia nie ma z nimi kontaktu. Było kilka takich, w sytuacji, że zarezerwowali salę, ale się nie zjawili. Inne pary bardzo irytują takie akcje. Rafał Maserak rzadko z nimi rozmawia. Bo podobno zazdrości im zasięgów w sieci. Kczaj. Agnieszka Radwańska, nie spoufalają się z resztą uczestników i produkcją. Ich stosunek do show jest, neutralny. Jak odpadną, to płakać nie będą. Tenisistka otwarcie mówi, że chce nauczyć się tańczyć, trener natomiast szuka rozgłosu. Justyna żyła i Tomasz Barański była najbardziej optymistycznym punktem tej edycji. Tomek często na nią krzyczał, podobno tylko tak mógł ją zmotywować do pracy. Uczestnicy wspierają ją w bojach na parkiecie, wyjątkiem był tylko Maserak, który ma prywatny konflikt z Barańskim. Panowie nie rozmawiają ze sobą, unikają kontaktu, tylko na wizji grają przyjaciół.